Królestwo Kurzu. Piotr Masztalerz. Ciba. Aby zrozumieć, kim był Ciba, trzeba o nim wiedzieć tylko tyle. Należał do grona tych rzadkich ludzi, którzy zakochują się w jednej rzeczy i poświęcają jej całe życie. Cały czas. Całą uwagę. To był żołnierz. Sługa Aikido. Wierzył w swoją misję i poświęcił jej całego siebie. Dla niej porzucił Japonię. Spędził na rozkaz Osenseja 10 lat w barbarzyńskiej Brytanii, gdzie rozgotowują ryby i zawsze pada deszcz. Na rozkaz tworzył przez następnych kilka lat zręby międzynarodowej organizacji w Tokio i na rozkaz wyjechał spędzić resztę życia w Stanach Zjednoczonych. To wszystko dlatego, że w jakiejś małej tokijskiej księgarni, jako nastolatek, zobaczył książkę o Aikido i spojrzał na portret Ueshiby. Podobno wtedy zrozumiał, że chce za nim iść. Spakował się i przez 3 dni siedział przed dojo, czekając na zgodę. Normalni, spokojni ludzie boją się panicznie takich postaci. I powinni. Dla niego trening czy studiowanie nie było hobby, ale sensem i centrum życia. Reszta była tylko efektem ubocznym. Małżeństwo? Zaaranżowane przez Ueshibę. Dom? Blisko dojo. Nie było wakacji, a jedynie letnie szkoły. Sen stanowił tylko odpoczynek od treningu. Mieszkały u niego pierwsze pokolenia Ushidesi, więc nawet z prywatności musiał zrezygnować. Dom i dojo przeplatały się, a przez to on oddawał ludziom siebie całego. Takich ludzi trzeba się bać, bo każdym gestem i słowem pokazują ci, że nie robisz dość. Dla większości z nas Aikido było miłym hobby, interesującym sposobem spędzania czasu. On był apostołem i szaleńcem, a my bawiliśmy się tym, czemu on poświęcił życie. Jak dziecko bawi się pistoletem ojca powstańca. W innym czasie i miejscu stałby pewnie z toporem na czele armii albo był pilotem kamikadze czy terrorystą samobójcą. A może się mylę i byłby mnichem. Aikido go tworzyło. Mawialiśmy, że wyrwany z Japonii woził ją ze sobą po świecie. I tak po kilkudziesięciu latach więcej miał tej starej Japonii niż jej zostało w rodzinnym kraju. Wyrwany z pola bitwy 300 lat temu, mówiliśmy o nim. Sztuka, której się poświęcił, nie była jego maską. Była po prostu nim. Dlatego nie potrafił grać roli spokojnego mistrza. To było jego życie. Kompletne, naturalne, szczere i organiczne. Żył z fascynacją i wściekłością. Z wielką cierpliwością. I z napadami szału. Był dla nas bogiem Aikido. Zatroskanym bogiem, który ciężką pracę w ciszy akceptuje bez chwalenia, a winy karze w boskim szale. Łamał kości, krzyczał i bił. Był żywym człowiekiem, a nie maską. Legendą, jednym z kilku żyjących uczniów Ueshiby. Po latach spędzonych z twórcą systemu wiedział, co robi. I nikt nie mógł z tym dyskutować. Miał w sobie tę prawdę ostateczną, z którą każdy musiał się zgodzić. To, co robił, było piękne, straszne i prawdziwe. Wokół tego rdzenia, jak wokół oka cyklonu, krążyły połamane ręce, operacje kolan, siniaki, ból, strach, stres i morze potu. Ciba był szczery i otwarty na każdego. Każdy mógł wejść do środka, jeśli zmierzył się z tym, co działo się na zewnątrz.